Akasiu, kochanie, ale nie zaglądaj do przyszłego dziedzica, proszę. Za mały jest jeszcze. Dzień dobry! Dzisiaj urządzimy sobie coś, co powinniśmy zrobić już dawno, dawno temu. Rudy wieczór. Cóż, nie oszukujmy się, Alicja nie robi się młodsza i dni jej oraz Akiry są tak jakby policzone, dobiegają końca, niestety. Dlatego za punkt honoru postanowiłam sobie nie odkładać już tego spotkania. No to niech gram muzyka, robimy rudy wieczór. Tylko nie wiem gdzie, ale szczegół. No i to musi być jutro, bo już mamy 19. Wafel cisza! Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście Don't Starve'a ostatniego, czyli tam 8. odcinka, no to nie słyszeliście moich przeprosin, więc powiem je jeszcze raz. Przepraszam was, że nie było w zeszłym tygodniu dziedziców. Trochę mi się rozchorowało i nie było zbyt ciekawie. Były problemy takie zwyczajne, że wiecie, przeziębieniowe. No odpuściłam sobie nagrywanie, no bo jak miałabym nagrywać będąc chora, to tak trochę średnio by to wyszło. Także dzisiaj jestem już w miarę zdrowa i lecimy po prostu. No mówię, tylko rudy wieczór to jutro. Aha, i chyba nie zrobię wydarzenia względem rudego wieczoru, ze względu na to, że jak próbowałam zrobić tam uroczystą kolację i tak dalej, to nie mogłam tego zrobić w restauracji, a ściągnęłam sobie całkiem fajną miejscóweczkę z galerii. Problem jest właśnie taki, że nie można tam tego wydarzenia zrobić, więc po prostu pójdziemy sobie tak o, tam i tyle. Czemu ty chodzisz, kurczę, w kurtce? Kochana, to ja nie wiem. Zajęłabyś się pszczołami, jeżeli możesz. Właśnie widziałam, że roztocza są u jednych. Tutaj takie kropeczki spadają wtedy. Znaczy te roztocza właściwie. Ale to się da zimą budować więź z pszczołami? Ciekawe. A, sprzedaj ten miód, już mamy pełno go w twoim wyposażeniu. Czy tutaj jest kawa? O kurde, kawa. Wiesz co, jak ty jesteś w ciąży, to może kawy nie pij. Ale mogłabyś sobie coś malutkiego zjeść na... Aha, kliknęłam, żeby wziąć coś na szybko do zjedzenia, to mi wyskoczyło wyzwanie jakieś. Alan potrzebuje nowego wyzwania w pracy. W jaki sposób poprosi o to swojego szefa? Podziel się sugestiami, domagaj się wyzwania. O, i to jest z cechy odpowiedzialny. Poprawa oceny średnia, ale co? Alan nie znosi czekać, aż inni podsuną mu pomysły, więc sam sugeruje... aha, no dobra. Docenia inicjatywę, udziela mu pochwały, super. A ty sobie zjesz... zjesz sobie sok pomarańczowy, to jest bardzo, bardzo spoko. O, ona też jest głodna. No to chodź tutaj, Alicia Keys. Matko kochana, nie dość, że stoisz tak na mrozie, to jeszcze zabawę masz na maksa obniżoną, głodny jesteś, sikać ci się chce, po prostu wszystko naraz. No widzę, że jesteś spięty, totalnie widzę. Chyba wyłączę tę muzykę, wkurza mnie po czasie. Coś na... no... właśnie o tym mówię. No, będzie mi teraz skakało z jednego na drugie, tak? Ja pierdykam. A weź sobie kolację z mikrofali, co się będę. Potem jeszcze może sobie pooglądać... te takie śmieszne... gdzie to jest? Halo? O, analizuj przeciwników. To im wzrasta zabawa. Przy okazji robi sobie te ćwiczenia do pracy. A propos o ćwiczeniach, Akira, który masz już poziom? Pochwal się, 7 wewnętrznej harmonii, Akira! Pięknie. To weźmiesz sobie prysznic w nagrodę. O, Akasia zjadła. To może niech sobie poćwiczy programowanie w sumie? Aha. Antoni tam siedzi. Antoni, wypadł, no. Trzeba tam wywalić stamtąd tego Antoniego. Ja tutaj wsadziłam w ogóle drzwi te przesuwane. Wcześniej były... nie pamiętam jak. Chyba był łuk w ogóle wcześniej. A teraz spoko, bo właśnie zamkniemy to pomieszczenie dla jakby ludzi spoza rodziny, żeby mnie nie wkurzali, bo no błagam, co nie? Ile można. O, arcydzieło, wspaniałe. Coś tam. To mi się nawet podoba, to i to sprzedaż. Nie to, że mamy 166 tysięcy. Trzeba będzie się jakoś tego pozbyć za niedługo, bo przecież... no nie, ta gra jest dla mnie za prosta. Naprawdę. Spokojnie pozbędziemy się tych pieniędzy. Nawet wiem jak. Tylko na razie wam nie będę spoilerować. O, i Antoni sobie wyszedł stąd? Super. Skoro sobie Antoni stąd wyszedł... zablokuj dla określonego Sima, Antoni. Nie no, zablokuj drzwi dla... wszystkich z wyjątkiem domowników.
No i tutaj, sorry Antonie, ale domownikiem, no na domownika nawet nie wyglądasz. Także nie będziesz mi cię tutaj wbijał już na komputery, tak samo goście. Na czym mi bardzo zależy, bo albo szli tutaj na Blik Bloka, albo tutaj na komputer, tutaj coś tam, tutaj jeszcze karaoke jest, no i kurczę, ciężko, ale dobra. O, oglądają sobie razem, znaczy Akira w sumie nie ogląda, ale może, czemu nie? Malujesz? To pomaluj. Abstrakcyjny duży i popartowy średni. No, jaka kulturka zmywa po sobie. Pięknie. To co, to jeszcze byś może sobie umył zęby? Tak w blacie przy kuchni? W blacie? Co? Przy blacie w kuchni. I chyba będziesz szedł spać, bo ty jakiś zmęczony. Albo ewentualnie może sobie iść poćwiczyć jeszcze chwilę. W ogóle Filippo to wraca o 1 w nocy. Wow. To niezłą ma tę pracę. Ale to chyba na ostatnim poziomie kucharze i miksolodzy też mają tak właśnie późno strasznie te roboty. No ale z drugiej strony no już dobra, nie? Niech mają. Skoro mu się to do aspiracji też liczy, to why not? Kto to zrobił? Kto tutaj był? Akira tutaj był, co nie? No stary dziadzie, no. Tyle lat jeszcze się nie nauczyłeś. Masakra. Dziad. A ty znowu to samo malujesz? Kobieto, weź ty się ogarnij, nie wiem, kreatywności trochę. Mistrzyni malowania rzeczywistości, a maluje jakieś prostokąty. Wafel, bo mi tu jeszcze zamarzniesz. Tu jest zimno, wiesz? O matko, co? Ale te liście muszą tu być długo już. Yeah. Jeszcze gdzieś są? Nie, tylko tutaj. No to wiecie, taki kompostownik my tutaj robimy. Spoko. W ogóle twórcy mówili, że jak będzie zima, to o ja i w ogóle, i że będzie strasznie w ogóle zawalone śniegiem wszystko, że czasem z domu nie trzeba, nie, znaczy nie trzeba, nie będzie można wyjść, bo będzie tak po prostu zawalone, a tutaj, no hello, co nie? Parę z tyłu kupek, wszystko. O, się cieszę, że śnieg w ogóle pada. Wszyscy się cieszą, czy tylko... Nie, widzę, że niektórzy tylko mają takie coś. Właściwie to tylko Alan. Może dlatego, że wyszedł? Kurde no, i co, i znowu mam to sprzedać, bo mi się nie podoba. Ja już nie pamiętam, które obrazy po prostu klikałam. W ogóle one się strasznie powtarzają. Niby jest ich całkiem sporo, ale się tak powtarzają. Babo! Babo, za co ty się bierzesz? No znowu ten bekon. Alicja, błagam cię, weź, bo ty mnie po prostu przyprawiasz o ból głowy, co nie? Weź sobie zjedz groszek. A Kasia to zje za ciebie. Ile? Ile? Ostatnio było 7000. Błagam, ten termostat to jest jakieś po prostu... Serio? My God. 40 000 do zapłacenia, bo mamy włączone ogrzewanie w domu. No po prostu niesamowite. Kto tam w ogóle ma iść do pracy teraz? Tak, no zdaje mi się, że dziś moje usługi nie są tutaj potrzebne. Pójdę zatem do następnego klienta. Ty tak chyba robisz z każdym klientem. Przychodzisz, bierzesz tylko tę zaliczkę, że przyszłaś i idziesz sobie. Głupia krowo. Aha, Akacja ma pracę zaraz i Alicja. No okej, okej. No to niech nie idzie dzisiaj. Musi wziąć wolne, bo jak mamy iść na rudy wieczór, to trochę... Możesz? Akacja? Akacja, ja ci... Akacja? 2 hours later. I ja nie wierzę. Serio? Więc już nie wyczyścisz tej kałuży, tak? To nie czyść jej. O matko bosko, serio? Poważnie? Ale ci ten bebek wydało. No! Co jest? Halo? To się w ogóle zbugowało po prostu. Ej, co? Ty też idziesz do pracy? O Jezus Maria, halo, co tu się pobugowało? Nie, nie z tym. Dobra, stymuluj chorobę, niech ci będzie. No, a ty też tak będziesz się zastanawiała pół godziny? Co jest nie tak z tą grą? Wow. Po prostu... Ej, no oni się wszyscy sfrizowali, co nie? Ej, totalnie wszyscy.
Co tu się wydarzyło, ej? Ej, no jakieś jaja. Ej, pierwszy raz tak miałam, żeby się wszyscy zbugowali, co nie? Wszyscy się po prostu totalnie sfrizowali, wszyscy. A Kirson, bo ty miałeś iść jeść, co nie? Możesz przestać? Please? Ej, what the fuck? Ej, coś mi się gra zepsuła. No nic nie mogę zrobić w ogóle. Co się dzieje? Co oni tacy są, jacyś upośledzeni razy trzy? Ej, nigdy aż tak nie miałam. Ej, no trochę jestem out of comments teraz. Nie wiem, co w ogóle powiedzieć, bo nigdy dosłownie tak nie miałam, żeby aż tak się sfrizowali. Wszyscy. Zawsze to był jeden sim maksymalnie. Ale nie, że każdy, kurczę, jeden. Zrobimy tak. Zaplanuj, nie. Zaproś do spędzenia czasu na parceli i teraz tak. A czemu nie mogę akacji? No to weźmiemy ją tak po prostu. Okej. Okay. Aha, bo ja to wzięłam na tej parceli. O to mi chodziło. Hihi. Antoni, zostaw Alicję w spokoju. Ona ma teraz spanko. O, do tego, co sobie ściągnęłam. Nie ma to jak po prostu ogarnianie wszystkiego w czasie jednego odcinka. Potem będę miała tyle rzeczy do wycięcia, że oh my god. Ale spoko, dam radę. O kurde, jest zamieć, a my tutaj sobie elo, tak? To może wejdźcie do środka. Serio? A ty... Sukni ślubnej przyszła. Ojej. Jak idzie w ogóle na tych szpilach. Oh my god. Co ona robi? Karmań? What the fuck? Co ona w ogóle odwaliła? Dobra, słuchajcie, nas jest czwóreczka, tak? Więc chcemy jakiś poczwórny stoliczek. Tam wyżej na górze, tak. Wyżej na górze mamy jeszcze to. Ale z drugiej strony ja bym chyba wolała jakoś o ten stolik może poprosić? Także chwila poczekamy, jak to w restauracji. Mogłam w sumie wybrać coś innego niż restaurację, co nie? Ale szyja? Co to było? To była ta zamieć? Chyba zamieć, co nie? Karmań! Karmań, co? Jak się ubrała? Co? Karmań! Proszę sobie tam usiąść i zamawiać, czy coś? No już wiemy, że to ten stolik. Naprawdę, już wiemy. Bardzo proszę o to stolik smacznego. No dzięki, zjemy stolik. Super! Dobra, no to słuchajcie, to jest kawiarnia, jak sama nazwa wskazuje, więc wypadałoby sobie zamówić coś takiego, no kawowego, tylko Akasia nie może, to Akasia może weźmie sobie soczek pomarańczowy. A cała reszta sobie weźmie jakieś kawki. Na przykład do Alicji mi się wydaje, że będzie pasowała w sumie bardziej herbata chyba z miodem niż z kawa, ale reszcie już zamówimy kawę. I teraz tak, dla Ninki weźmiemy sobie może jakiś macchiato mi do niej pasuje, a dla Karmań szczerze po prostu kawa. Przynieś moją kawę. No i teraz, skoro to ma być takie, wiecie, nieobiadowe i tak dalej, to sobie miniemy te działy i przejdziemy sobie do deserów, które tutaj ustawiłam na takie fajne i ładne i tak dalej. Także dla Akasi, no tiramisu odpada, bo tam surowe jajka są, jak już chcemy tak zahaczać się o realizm i tak dalej, ale na przykład deser owocowy to pasowałby dla... albo może damy szarlotkę? Albo placek owocowy damy Alicji. Dla Akasi weźmiemy makaroniki. Tak mi bardzo do niej pasują. Makaroniki. Dla Ninki weźmiemy sernik Sim City. To do niej pasuje. A dla Anastazji, naszej karmaniowej, weźmiemy sobie... No tak najnaturalniej to tak dla niej to ciasto miodowe chyba, co nie? No chyba tak.
Chyba będzie najciekawiej. Niech sobie porozmawiają od razu. Trzeba by było jakoś zagaić, zwłaszcza, że Alicja ma słabe towarzystwo. A wiecie, kto to jest? To jest dziewczyna, która mieszka u Wladislausa. Co oni tak wszędzie są kelnerami, ci Straudowie? A ciekawa, czy ona jest jego żoną, czy nie? Tak, jest jego żoną. No proszę. Czemu wy macie takie zamiłowania do bycia kelnerem? Nie rozumiem tego. Dlaczego tak? Ale okej, nie będę się w żaden sposób spierać, bo to nie ma sensu. Ale fajnie w ogóle zaszronione są teraz te szyby. Sergio Romeo przyszedł. A szkoda, że w ogóle nie mogą być dwie salowe, co nie? W dwójce to by normalnie przeszło. Tam się dało pracowników, ile się tylko chciało. O ja, Lynxowa. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Szef kuchni przyszedł. Dopiero. Munch ona się nazywa teraz? Jak to? Ale nie, no strój po prostu karmaniowej z tymi obwisłymi trochę piersiami. Jest cudowny. Boziu, a Kasia taka puciata. W ogóle ta salowa jest strasznie wątła, że tak powiem. O ja, kto tutaj szedł? Czekajcie, bo ja tutaj po prostu się zachwycam tym, że ci Simowie jeszcze wszyscy żyją. Ona jest Maeda. Aha, a tej nie lubimy. Tej nie lubimy. Z córką przyszłaś, czy nie? Żebyś teraz ty nie umarła tajemniczo, jak twój mąż w poprzednim odcinku? Nie, wcześniej to było. To było 2 odcinki temu. Kasia. Huntington? A Kasia, zmień nazwisko. Na górze jest łazienka. Może ci się uda. O, halo. Zmień Sima? Szybko? O nie, nasze zamówienie przyszło. Ale ja jej muszę zmienić to nazwisko, no halo. Jak to kurde Huntington? No dziedzic ma być. Przecież jak przy ślubie sprawdzałam, to było normalnie. Ale bez sens. Dobra. Dziedzic. Ty też masz być dziedzic. To ty jesteś tutaj mniej ważny. Ty, ale nie wywali mnie gdzieś do domu chyba teraz, co nie? Tak w sumie po dłuższym zastanowieniu się. Ej, nie powinno, prawda? Będę z powrotem w restauracji, tak? Ja. Boże, mogłam to na później przełożyć. I co, one teraz będą miały te zamówienia tam? Ale bez sens. Mhm. I co, i nie ma tutaj Niny i Karmaniowej i Bosiu, jaki fail. Serio? Nie spodziewałam się, że to tak po prostu wywali wszystko. Ale słabizm. To ja już zapłaciłam za rachunek i w ogóle. Weźcie mi stąd to teraz. Mogę to gdzieś przenieść. Wypadł mi z tymi latte, kawami i w ogóle. Nasz stolik to jest. Wow, po prostu wow. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli i bierzemy znowu tych samych, tylko może bez Alana. Ale mieliśmy grupę, a teraz to. A, wait. Niech one tu przyjdą. Przyszły? Przyszły, super. No to poproś o stolik. Ja nie wierzę. Makabra. Karmani. No nie, no nasza Akasia. Co? Musi zamówić sobie inny stolik. Bez sens. A ja mogę ją dołączyć do grupy? Na przykład, nie wiem. Działania. Dodaj do grupy. Aha. No spoko. Okej, to zrezygnuj ze stolika. No halo, masz zrezygnować z tego stolika. O. Zrezygnowała, super. Ja nie wierzę po prostu. No dalej nie mogę jej dodać. Czyli oni też muszą zrezygnować ze stolika? No i ja pierdykam. Ale stop, nie proś o stolik, dopóki jej nie dodasz do grupy. O właśnie. Ja pierdykam, nie wierzę po prostu, co nie? Wszyscy głodni już. Ta zaraz się posika. Ja robię fejle jak to ja, za każdym razem kurde to samo. Czy tutaj jest damski? Tu jest damski. To proszę, wymiotuj? Jak to wymiotuj?
Przecież ty nie masz żadnego nastrójnika, żebyś mogła wymiotować. Możecie dostać już ten stolik? Zamów do stolika. I zrobię dokładnie to samo, także powycinam te fragmenty. Great. Zrobiłam, zamówiłam znowu. My God, po prostu. Co tu się dzieje? Czemu mam spam taki? Co tu się zadziało się? Te sobie wzięły w ogóle to, co zamówiłam wcześniej i nawet tak, jak po prostu im to kazałam wcześniej zrobić, nie? Jakie jaja. Popatrzcie, ile rudych simów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No mówię, no rudy wieczór. Tą powinniśmy w ogóle też zgarnąć do grupy dosłownie, nie? Teraz już trochę za późno, zwłaszcza, że ona jest chyba w swojej własnej grupie, ale można by było ją chociaż poznać? Więc nie wiem, weź Alicia, idź po... Nie. Czekać na zamówienie to sobie idź, ale idź się poznaj, o właśnie, z nią. Ale fajnie. Wszystkie gadają ze sobą. O, ta zrobi zaraz chyba uprzejme zapoznanie. Pięknie. Dobra, proszę jeść. O, no cudowne po prostu. O nie, idzie sobie. O szkoda. Pasowałaby idealnie, co nie? Do naszego towarzystwa. O, jak żrą. Przestały gadać w ogóle, skupiły się O, nioch. Takie dobre, pyszne. O nie, ten jednocześnie piją w ogóle. Ty, jakie szybkie, nie? A w sumie to deser był. Można by było im coś jeszcze zamówić. No dzięki, kelnerko. Zamówimy jeszcze im coś. Na przykład, nie wiem, dla orzeźwienia jakieś musujące, korzenne soki jabłkowe i coś takiego fajnego do zjedzenia. Delikatnego, małego. Kwasanty może? Albo to jest syte akurat. Ale babeczki na przykład. No czekoladowa oczywiście, że ląduje do Agacji. Truskawkowa do Alicji. Czerwona aksamitna. Nina. Ja to widzę. Super, z miętową mokką leci do Karmaniowej. Pięknie po prostu. Cudownie. Idealnie wszystko. Tylko niech mi tu posprzątają. Wiecie co? Zrobimy tak. O, jak dobrze, że tutaj mam ten stolik taki, o, leżący sobie. Aha. Skończyło się rumakowanie, widzę. No to tutaj im sypnę. No co mi będą, wiecie, talerze tutaj szkodziły. Wiecie co, będziemy musieli chyba Akację zaraz do domu wysłać, już jest 23. No to chyba jednak nie zje sobie tej babeczki. No bo zobaczcie, jaka biedna zmęczona jest. Alicja to ma wyrąbane, no nie? Ale Akasia strasznie zmęczona. Karmań wróciła do swojego naturalnego przywdziania. No, dzień dobry. Czekajcie, co? Justin Delgado tu pracuje. Ojej, już jest stary. O nie, a ta? Oliwka. Cześć. Aha, kurczę. Fajnie. No nie, dobra, no. A Kasia wraca do domu. Idź do domu, baby. Jesteś za bardzo zmęczona, jesteś w ciąży i w ogóle chodzisz jak kaczka. Co to za muzyka? Gdzie ta muzyka nawala? Czekajcie, bo mam tu bluesa wszędzie, co nie? Chyba. S-pop. Wszystko jasne. Bye. Nie było cię tu nigdy. Ta muzyka w ogóle, co? Jakieś na. Bez sensu. O nie, podaje nam żarcie. Alicja musi iść siku. I to tak w trybie natychmiastowym, co nie? Ale patrzcie, nie przynieśli nam zamówienia dla Akacji, a było zamówione. Jak te babeczki słodko wyglądają tutaj. O! No szybciutko, bo po prostu tamte zjedzą. Tak cały czas do toalety skaczą po prostu. Karmań? Czy ona właśnie syknęła na Ninę? Tak. Co? O, chyba się nie dogaduje Nina z Karmaniową. Ojej. O, będziemy musieli zapłacić za... Nie, chyba za Akację nie płacimy. Bardzo nieswoja? Karmań, co ci jest? Znaczy, nie dziwię się, no w tej sukience to musi ci być nieswojo zwyczajnie.
Karman, idziesz sobie? A nie, po prostu jej się sikać chciało, dlatego była tak bardzo nieswoja. Ojej, Nina należy do czytaczy. Naprawdę powinna, nie wiem, należeć do jakiejś podrywaczy, nie? Ona należy do czytaczy. Dobra, wracamy do domu chyba. Rozwiązujemy grupę. Idź zapłacić. Tym razem nie zapomnę, tak jak to było ostatnio. Siara trochę, co nie, ale trudno. No, rudy wieczór mamy w sumie odhaczony. Bardzo dobrze, bo tyle razy mówiłam o tym rudym wieczorze, a nigdy go nie zrealizowałam. No, oprócz tego, że były śmieszne bugi, że mnie wywaliło w ogóle i tak dalej. A kto to? Aha, to jest ten, co ja go... No, fajne ci w ogóle kolczyki dało do tego stroju. On ma strasznie ładne córeczki. Chyba córeczki. To chyba były dwie dziewczynki. Nie pamiętam, wiem, że jedno było małe, więc... Ale chyba tak. Zapłaciłaś już to? A, dobra, no to spadamy. Fajnie przez drzwi sobie przeszła. Jak to? No przecież zapłaciłam. Pobraliśmy od ciebie 64 simoleony. To tyle, ile płacimy naszej ogrodniczce, jak ona nic nie zrobi. O nie. Tak dłużej nie będzie. Tak dłużej nie będzie. Ja sobie już nie pozwolę. Są tu jakieś zaniedbane rośliny. Masakra. O tak, druga w nocy, oni wszyscy w ogóle up. Wszyscy mają full energii. Ta wróciła nie... O boś. Serio? Ale tak, really? Naprawdę? Ja nie wierzę. Dobra, Akasia, sikać, spać, ty też spać, Alan, nie komputer, już komputery o drugiej w nocy, może jeszcze streamujesz, co? Zarabiasz w ogóle jakiekolwiek pieniądze z tego? Masz coś z tego? Wszyscy spać, błagam, jest druga w nocy, no. Nie frizujcie się, tylko spać. Wszyscy w ogóle są w jakichś takich ubraniach, ten też chyba w wizytowym jest, o co chodzi? Co się tu zadziało w ogóle, jak nas nie było? Wszyscy do spania, już! No gdzie ty leziesz? Dziecko drogie, tam masz drugą biblioteczkę. Czemu w ogóle to tutaj zostawiłeś? W ciąży poszła spać ostatnia. Jaka była czubata, widzieliście? W sensie gruba. Znaczy gruba, no dobra, w ciąży jest. Nie będę tak na nią mówić, bo zaraz wszyscy będą mi mówili, że jestem okropna. Ale trochę gruba jest. W jakim ona jest teraz trymestrze? W drugim. Za 6 godzin ma trzeci. A, to może byśmy w ogóle... przygotowali trochę pokój. Chociaż nie, bo ja to chciałam zrobić tak, że im przeniosę te rzeczy, a tam zrobię dla dzieciaka pokój, nie? A tak będzie szybciej, łatwiej i w ogóle. Ale możemy za to przefarbować już to wszystko. Przefarbować. W ogóle powiedziałam to, jakbym, nie wiem, chciała włosy komuś ogarnąć. Nie to chciałam zrobić. No czemu mi ich wywaliło z wyra? Co ja im zrobiłam niby? Dotknęłam ich jakoś? Zły dotyk boli całe życie? No przecież nic wam nie zrobiłam. Ja nie mogę, no. Makabra. Naprawdę. Te drzwi mnie wkurzają. Są jakieś takie podwójne? Bo to jest pojedyncze. Okej. Okay. Widzicie? Pojedyncza rameczka. Ja bym chciała jakieś takie podwójne. Żeby się lepiej wpasowały tutaj. Te? O! Great. No przyznajcie, no bardziej pasują, jak są tak po środku, a nie tak z boku. Okej. Do wyra. Już. No dobra, Alan. Propsy za wstawanie o godzinie 6:50. A może zrób sobie jakąś taką kąpiel z bąbielkami? Idź sobie z bąbelkami wziąć i... Boziu, weź wstań. Weź wstań, bo mi tutaj zaraz po prostu skiśniesz. Weź sobie, wyrzuć to jedzenie zepsute, weź resztki i... Serio, weźmiesz tort? To nie wiem, niech ci... Hopok coś ugotuje dobrego na śniadanie. Tylko tak zanim, wiesz, umrzesz z głodu, dobra? Hopok, idziesz? Idzie. Okej. Okay. I teraz tak. Podaj śniadanie. A matka, ale ty biedne te śniadania robisz. Dobra, zrób jajka na toście. Poranne mdłości. Aha, już myślałam, że w ogóle poród, nie? Zestresowałam się. Tylko nie spal nam kuchni, please. A ty możesz sobie wziąć lekarstwo na te poranne mdłości? Nie, to tylko pogorszyło sprawę. Ups. O, powstawali nam. Jej, to zjemy sobie wspólne śniadanie, moi drodzy. Chodźcie tutaj. No ile Filip czegoś nie skrzy jak ostatnio. Skrob tą patelnię. Skrobią tym, kurczę, metalowym dziadostwem. Dobry teflon, om nom nom nom. Alan też idzie. Nie wiem po co, jak mu niepotrzebne. Alan nie. Alan, idź sobie poćwicz. No, serio, będziecie się witać? Ja nie mogę.
Ja nie mogę. Ale po prostu to jest głupie. Tak, całuj ją i w ogóle. Ten już zdążył 3 razy to śniadanie zjeść. Filip, wiesz co? Analizuj sobie. A nie, to ty masz... Nie, to nie ty analizujesz przeciwników. Oglądaj kulinarne filmy szkoleniowe. Dokładnie to miałam na myśli, no nie? Zdaje się, że dzisiaj moje usługi nie są tutaj potrzebne. Pójdę zatem do następnego. Przecież tutaj nie wracaj w ogóle, babo. Dobra, oficjalnie mnie te dźwięki wkurzyły. Muzyka? Nie, dźwięk. Efekty dźwiękowe, czy to jest to? Dźwięki interfejsu. Mi się wydaje, że to jest to. Zobaczymy najpierw efekty dźwiękowe. Zimowa fiesta jutro już jest? Nie, tak nie może być. Ja nie chcę żadnych zimowych fiest już jutro. Proszę mi tutaj 14 dni zastosowane, proszę bardzo. Ja nie chcę co chwilę mieć tych samych rzeczy. O, Akacja może... O, urlopy, stop. Urlop w sprawach rodzinnych. Gdzie to jest? O, wolny z powodów rodzinnych. Ty też. No i pięknie. 8 poziom, kurczę, umiejętności fizycznych. A Alicja, ty to... Ty to na... Tak? I jakość wspaniała. Okej. Spoko. O, dobra, a zobaczymy, czy na przykład takie karaoke działa jako muzyka. Muszę sobie to potestować teraz. Nie słyszałam do tej pory żadnych takich emocjonalnych dźwięków, więc zobaczymy. Śpiewanie solo, dawaj, pop, modlitwa, głupca, go. Zbugowało się, czy serio nie ma dźwięku? Czyli to chyba nie jest to. My chyba chcemy na odwrót. Efekty dźwiękowe, a dźwięki interfejsu out, tak? Akira, weź sobie kąpel z bąbel, kamę. No, znowu zepsułeś? Serio? You kidding me? Albo... Nie, dobra, nie torturuj mnie już, Filip. Filip, stop. Filip, wystarczy. Rozbawiamy Akirę. Będę miała muzyczkę? Nie było muzyczki! Tak! Cudownie, przecież ile razy można usłyszeć to samo, już po prostu idzie się pochlastać. Ej, przecież my się musimy zająć trochę miłostkami. Alana, przecież nie wysyłałam ani SMS-ów im, ani nic, no nie? I ja nie mogę. Potem się, kurczę, mi okaże się, że no, wiesz co, to już nie jest jego dziewczyna i nie zaliczymy ci aspiracji, no bo hello, nie masz tyle dziewczyn. Jej, upeście, przytulcie tego wafla, wykąp go, nie wiem, wyszczotkuj i przytul go potem. Czekaj, co? To ty już masz 8 poziom grania w gry wideo? 8 grania w gry wideo? Jesteś chyba lepsza w streamowaniu ode mnie. Hehe. Nie to, że ja ostatnio streamuję w ogóle, nie? Ale... Tak, i szczególot to. Jak tam trymestr? Trzeci! Chodź no tu. Pokaż brzuch. Co? Ej, ale powiedz mi, że to nie są trojaczki. Bo to wygląda przerażająco, zwłaszcza na tych spodniach. Weź się przebierz, bo to naprawdę wygląda źle. No trochę lepiej, chociaż... No tak. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Filip, nie masz co robić, to idź myć toaletę. Znowu arcydzieło. Ty, ale ładne. Ja to chcę. I tylko nie wiem gdzie. Gdzie ja to mogę powiesić? Gdzie jest tak... No w sumie salon niebieskawo trochę jest. Tylko gdzie by to dać w ogóle? To tam wszystko tak zawalone już, co nie? No nie wiem, gdziekolwiek. Na przykład to możemy dać jakoś inaczej. I się wtedy to tu zmieści, nie? Na razie niech będzie tak. Oprawiamy w ramkę. Gdzie to jest? O. Git. Na razie niech jest. No, okej, moi drodzy. To będzie tyle na ten odcinek. Rudy wieczór mamy za sobą. Antoni, serio? O, to nie było planowane. To nie mam nad tym gościem kontroli. Rudy wieczór mamy za sobą. W kolejnym odcinku będziemy chyba po prostu oczekiwać kolejnego dziedzica, no bo wiecie,
Za niedługo będzie. Gniotł sobie ten brzuch Akasi w swój, ale nieważne. Będziemy oczekiwać nowego dziedzica, zobaczymy jakie jest płci i czy jest to liczba mnoga, mam nadzieję, że nie. Okej, okay, no to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu, jeżeli się podobało, to wiecie co robić. Będę super wdzięczna. Przypominam o Discordzie, grupie na Facebooku, linki są w opisie. No i tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!